z Ewangelii według świętego Jana. Gdy to Jezus wypowiedział, wzruszył się głęboko i tak oświadczył: o tak, zapewniam was, jeden z was mnie wyda. Uczniowie zaczęli spoglądać na siebie, niepewni, o kim mówi. A jeden z jego uczniów, ten, którego Jezus szczególnie lubił, miał miejsce przy jego boku. Szymon Piotr skinął zatem na niego, aby zapytał, o kim mówi. Oparł się więc zaraz na piersi Jezusa i odezwał się do niego: Panie, kto to jest? Jezus odpowiedział: to jest ten, dla którego umoczę kęs i podam mu. Po umoczeniu więc kęsa sam przyjął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty, a po nim wszedł w Judasza szatan. Wtedy Jezus odezwał się do niego: to co robisz, rób szybciej. Nikt ze znajdujących się wówczas przy stole nie rozumiał, po co mu tak powiedział. Niektórzy uważali, że skoro Judasz nosił trzos, to Jezus mu kazał: kup na święto, co nam potrzebne, lub może, aby dał coś ubogim. Tak zatem on przyjął ów kęs i zaraz wyszedł, a noc już była. Po jego wyjściu Jezus powiedział: teraz Syn Człowieczy został otoczony chwałą. To Bóg w nim chwałą został otoczony. A jeżeli Bóg w nim chwałą został otoczony, to i Bóg go chwałą w sobie otoczy i to zaraz go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze tylko chwilę będę z wami. Będziecie mnie szukać, lecz ja powiedziałem Judejczykom, dokąd ja idę, wy pójść nie możecie. Tak i wam teraz mówię. Zapytał go Szymon Piotr: Panie, dokąd idziesz? Jezus mu odpowiedział: tam, dokąd idę, teraz ze mną pójść nie możesz. Pójdziesz później. A Piotr go spytał: Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść z tobą? Życie swoje oddam za ciebie. Na to rzekł Jezus: życie swoje za mnie oddasz? O, zapewniam cię, kogut nie dokończy piania, aż ty trzy razy się mnie wyprzesz. Wchodzimy w taką kluczową część roku liturgicznego, Wielki Tydzień. Jezus ze swoimi uczniami spożywa ostatnią wieczerzę. Wieczerzę, podczas której wyjaśni się wszystko. Dokona się wielka rzecz. Jezus mówi, że ten, który z nim spożywa posiłek, wyda go. Wyda go Sanhedrynowi, wyda go tym uczonym w piśmie, którzy chcą go zabić. Jego uczniowie zadają pytanie: Panie, ale kto to jest? I czy czasami nie jest tak w twoim i w moim życiu, że Jezus zadaje nam pytanie, my zadajemy Jezusowi pytanie, które pozostaje bez odpowiedzi? Ja sobie w ogóle tak pomyślałam, że samo to, że dla uczniów to było takim szokiem, to co Pan Jezus powiedział, że jeden z was mnie zdradzi, że nawet nie dopuszczali do siebie tej myśli, i kiedy padło, że to Judasz, to w ich głowach jakby to było takie przekonanie, że on po prostu no, musi zrobić zakupy, że idź, zrób to, co masz zrobić. I oni nie dopuszczali do siebie w ogóle myśli, że któryś z nich naprawdę zdradzi Jezusa. On po prostu pójdzie zrobić to, co ma do zrobienia, czyli no, zrobi zakupy na wieczerze. I zobaczcie, czy w naszym życiu też tak nie jest czasami, że my jesteśmy cały czas w procesie. Jesteśmy ludźmi, którzy idą, są w drodze, dążymy do domu Ojca i często stajemy przed wyborami. Wybrać to, co światowe, czy wybrać Jezusa? Wybrać podążanie za tym, który daje nam wszystko, czy wybrać to, co daje nam ten świat? Lepsze życie, lepsze zarobki, lepsze funkcjonowanie? Czy stać na straży ideałów? I tutaj w dalszej części czytamy, że Piotr mówi: Panie, swoje życie oddam za ciebie. Czy czasami w twoim i w moim życiu też czasami tak nie jest? Właśnie dużo łatwiej jest nam mówić: Panie, my dla ciebie zrobimy wszystko, oddaję ci całe życie swe. Nawet jak śpiewamy, jak modlimy się, jak prowadzimy uwielbienie, to wszystko oddajemy Bogu. Tylko przychodzi codzienność i może często się okazać, że
że nie jest do końca tak, że częściej zdarza mi się zdradzać Jezusa, iść za tym, co jest dla mnie wygodniejsze w danej sytuacji, niż naprawdę, tak jak Jezus mówi, żeby zaprzeć się z samego siebie i pójść za Nim, i za tym, żeby to, co mówię publicznie często, żeby to się stało taką moją codziennością, żeby to było takie prawdziwe i żebym ja w tej swojej izdebce też tak mogła powiedzieć. Tyle wiemy o sobie, na ile nas sprawdzono. I każdy dzień, każda sytuacja, każda chwila Twojego i mojego życia to jest taki sprawdzian, czy my faktycznie w naszych wyborach podejmujemy decyzję: Panie, idziemy za Tobą i swoje życie oddajemy za Ciebie, czy zaczynamy kombinować jak Szymon Piotr, że tutaj oddajemy życie, ale tak naprawdę, żeby uchronić nasze życie, zdradzamy Jezusa.